Niezależny analityk rynku akcji, inwestor, ekonomista, autor bloga o inwestowaniu w Polsce odpowiada na pytania internautów. Witam serdecznie, Albert Longterm Rokicki z Centrum Giełdowego, z gmachu Giełdy Papierów Wartościowych przy Książęcej. Przechodzimy do Waszych pytań, ponieważ nagromadziło się ich całkiem sporo przez te dwa tygodnie nieobecności. Na początek Facebook. Robson się pyta: Albercie, co dalej ze spółkami energetycznymi? Czy jest szansa na wyższe rekomendacje analityków dla tego sektora? Nie wiem, jak to jest z analitykami, oni pewnie są sceptyczni do tego sektora. Natomiast taki peer, taki odpowiednik w Niemczech, RWE, bardzo mocno wzrósł, już chyba 70% od dołka, kilkadziesiąt procent w tym roku. Także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nasze, ci maruderzy nasi, czyli PGE, Energa, Tauron, żeby oni też nie odrabiali strat. Wiadomo, PGE nie wypłaci dywidendy, ale to również nie jest przeszkodą dla wzrostów, jeżeli się jest tak niedowartościowaną spółką historycznie. Już moim zdaniem wszystko, co złe, jest w cenach. Ja jestem optymistą. Piotr Michalski się pyta: witam, Albercie. Mam dwa pytania. Pierwsze to pytanie o cenę benefitu. Czy nie jest za wysoka? Spółka jest po sporym wzroście w zeszłym roku. Cena 1000 zł za akcję raczej wyklucza część drobnych inwestorów. Czy spodziewasz się wzrostów na tym papierze? I kolejne pytanie o spółki ukraińskie na GPW. Czy analizowałeś może temat? Sytuacja na linii Ukraina-Rosja zdaje się uspokajać. Czy to dobra okazja do inwestycji, czy temat już wyczerpany? Od aneksji Krymu spółki sporo już zyskały. Odpowiadając na temat benefitu, uważamy wciąż, że jest to dobry temat. Z wyceny DCF chociażby wychodzi wyższa cena. Natomiast jest duże zagrożenie, nie ukrywam. Zagrożeniem jest to, że być może wydatki na kartę Multisport nie będą mogły się kwalifikować do funduszu socjalnego w korporacjach. No i to by było jakieś 20-30% w tydzień dla kursu spółki. Także jest to zagrożenie realne. Natomiast nie ma przesłanek ku temu, że to może nastąpić w najbliższym czasie. Są takie plotki, są takie obawy, natomiast spółka jest bardzo rentowna, wychodzi za granicę. To troszeczkę odpowiednik Kruka, prawda? Już zawojowała, co może w Polsce, wychodzi za granicę, nie ma odpowiedników w Europie Środkowej i Wschodniej. Dobry temat według mnie. Kolejne pytanie o te spółki ukraińskie. Ja się nie bawię w Ukrainę. Eliminuję ryzyko, prawda? Znaczy redukuję to ryzyko. Wolę trzymać się własnego podwórka, czyli Polski. Dobrze znam swoje spółki. 15 najlepszych spółek z ostatniego rankingu Top 15 Poland. Mamy hossę, też powiem do kiedy, w dalszej części pytań, bo było pytanie na YouTubie o to. Także zachęcam Cię do obejrzenia dalszej części tego odcinka. I przechodzimy na YouTube. Zachęcam do subskrypcji kanału Inwestorzy TV na YouTubie. Wiele bardzo wartościowych materiałów codziennie. Każdego dnia jest wrzucanych kilka filmów. Patryk się pyta: witam, czy miałeś styczność z day tradingiem? Co sądzisz o inwestowaniu tym sposobem? Pozdrawiam. Generalnie nie polecam. Są lepsze sposoby na inwestycje niż klęczenie przed komputerem przez kilka godzin dziennie i dawanie zarobić biurowi maklerskiemu. Oczywiście nie jestem przeciwny, żeby dawać zarobić, ale pod warunkiem, że my sami zarabiamy. Natomiast statystyki są po prostu bezwzględne. Bardzo mało osób zarabia i nie polecam. Jesteś rozchwiany emocjonalnie, duży stres. Zresztą polecam chociażby wywiad z panem Glinickim na Inwestorze TV, że niektórzy traderzy nie są w stanie podpisać się imieniem i nazwiskiem po day tradingu, prawda, ostrym, dużym kapitałem, gdzie jest duża dźwignia, to jest już najwyższa szkoła jazdy, ale no wyobraźcie sobie, że jesteście w takim stresie, w takim szoku, że zapominacie, jak się nazywacie. Ja dziękuję, nie, także coś innego. Polecam inwestowanie długoterminowe albo dywidendowe, takie stricte. Robert się pyta: panie Albercie, co pan sądzi o PGNiG? Generalnie nie jest to spółka w moim stylu. Tam jest dużo niewiadomych, jakoś nie mają takiej swojej strategii ściśle określonej, dużo zmiennych, ceny gazu, ale też kwestia wydobycia surowców. Także nie jestem w stanie nic pomóc, nie ma jej w moim portfelu. Tulipan, dolar drogi, 3,74 to drogo dla Szmateksu, dziwne. No historycznie jest to drogo, tak? Pamiętajmy, że jeszcze w 2014 dolar był po 3 zł. Teraz niewyobrażalna cena, ale
I to wcale nie było tak pięknie w Polsce. Przecież był też, można powiedzieć, że wzrost gospodarczy koło 1-2, tak oscylował. Kolejne pytanie Marcin zapytał. Dzień dobry, czy widział pan wykres Georgia Tricha? I co pan o nim myśli? Ja wkleiłem specjalnie ten wykres tutaj, znaczy informację do wykresu. To jest wykres jeszcze wydrukowany tradycyjną metodą, bo pewnie to jest z początku XX wieku albo nawet XIX wieku. Nie pamiętam już teraz, kiedy on wyprodukował ten swój wykres. Natomiast to jest ciekawa rzecz, to są cykle, podobne jak cykl Kicina, cykl Kuźnieca czy cykl Kondratiewa. O tyle specyficzny, że tak, dwa cykle według niego trwają, znaczy od szczytu do szczytu 16 lat, jeden cykl, kolejny cykl 16 lat, a potem duży cykl 20 lat. I teraz według niego tak, od 99 do 2019 mamy ten duży cykl, prawda, gdzie szczyty są oddalone od siebie i w międzyczasie była mała hossa. Natomiast kolejny cykl ma być 16-letni i jeszcze kolejny też 16-letni, ale do czego zmierzam? Według niego w 99 miał być szczyt, no i prawie trafił, bo w 2000 roku był szczyt bardzo ważny w Stanach Zjednoczonych i na polskiej giełdzie również. I teraz kolejny ważny szczyt, on przewiduje, co ciekawe, w 2019 roku. I to by mniej więcej się pokrywało tak z moimi też prognozami. Ja nawet się spodziewam czegoś wcześniej, 2018, ale według Tricha jest to 2019, także mamy dosyć sporo czasu. A jeżeli się pomylił z 99, że za wcześnie, to być może nawet ten szczyt będzie 2021. Także trzymamy kciuki, kibicujemy Trichowi, żeby to mu wyszło. I potem dołek bardzo ważny. Będzie 4 lata później, 2023 albo 2024. Także bardzo ciekawostka, wejdźcie sobie, bardzo fajne zależności. Często mu się to sprawdza, jeżeli chodzi o szczyt. Natomiast jeżeli chodzi o dołek, no to mu się kiepsko sprawdza, bo on wytypował dołek w 2005 roku. Także w 2005 już było całkiem niezłe odbicie. Ten dołek absolutny był w 2003 i potem kolejny 2009, prawda? A z kolei on nie 2009 typował, tylko 2012. Też niezły dołek, ale nie ten absolutny. Ale ze szczytami trafił. Także ten szczyt 2019 może być. Tomek się pyta, Tom Esch, przepraszam, inflacja zamiast rosnąć nieznacznie spada. Czy to jakieś zagrożenie, żeby inwestować w surowce? Pozdrawiam. Inflacja to są fluktuacje przejściowe. Ja uważam, że właśnie te spadające ceny surowców hamują tę inflację, ale tylko surowce troszeczkę odbiją, inflacja też się podkręci. Generalnie jesteśmy już w fazie tej inflacyjnej ożywienia gospodarczego. Cierpliwości, a zresztą zbyt wysoka inflacja jest z kolei zagrożeniem dla wzrostu gospodarczego. Dla nas najlepszą inflacją jest 2,5 do 3%, nie wyższa. Także delikatnie, spokojnie. Umiarkowana inflacja, prosimy. Kolejne pytanie, Tomasz S. z kolei. Cześć Albercie, mam pytanie odnośnie dzisiejszej, to było 20 czerwca, bo mieliśmy przerwę w nagraniu, ale sytuacji na 11 bit. A mianowicie, czy są jakieś ograniczenia związane z emisją nowych akcji? Czy każda firma może w dowolnym momencie wprowadzić akcję do obrotu, rozwadniając kapitał, po czym kurs nurkuje o kilka procent? Co sądzisz o takich posunięciach? No tutaj przeciwwskazań nie ma, prawda? To rynek decyduje, czy znajdą się nabywcy. Oczywiście kolejne emisje nie są dobrze postrzegane, natomiast w przypadku 11bit to jest stara sprawa. Komunikat był w 2014 roku. Ta emisja akcji jest w ramach programu motywacyjnego dla czołowych pracowników, dla zarządu i dla czołowych pracowników. 6 osób objęło, w tym 4 z zarządu, które zadeklarowały się, że nie chcą sprzedawać akcji. Także taka emisja jak najbardziej, bo to jest wynagrodzenie pracowników. Spółka zamiast płacić im z własnych środków, to po prostu emituje, jest to o wiele tańsza metoda, emituje te akcje, bardzo mało ich to kosztuje i po prostu daje, wręcza te akcje, znaczy przekazuje do swoich czołowych pracowników za cenę bardzo korzystną, prawda? Bardzo, bardzo korzystną, o wiele niższą niż rynkowa, zdecydowanie. Kolejne pytanie, Name Jump. Taki nick, pod takim nickiem się ukrywa internauta. Jaka pana opinia na temat debiutu Play? Czy aby teraz nie pokażą dobrych wyników za ubiegłe kwartały, wzrosty klientów, a w następnych dużo niższe wyniki w związku ze zniesieniem roamingu? Na debiucie cena wysoka, a za kilka miesięcy minus 20? I znak zapytania.
No oczywiście, że tak. No przecież tak się robi debiuty, że się podrasowuje swoje wyniki za ostatnie kwartały, za ostatni rok, żeby się pochwalić, żeby podpompować trochę swoje wyniki, wystroić okienka. Natomiast no, badania z rynku amerykańskiego, chociażby Jacek Welch się powołuje, no to zdecydowana większość, to jest statystyka, ponad 70% spółek po IPO ma gorsze wyniki niż w tym roku poprzedzającym IPO. No to jest logiczne, prawda? No chcą się dobrze sprzedać, więc podrasowane są wyniki. Natomiast on się uda, ten debiut, ja wierzę w to. No to tylu celebrytów, ile reklamuje Play, no to na tym otwarciu powinno być tam plus 15, plus 20% może, ale redukcja może być gigantyczna. Bo to przyciągnie znowu Polaków do giełdy, według mnie. I tutaj kibicuję, obserwuję, bardzo mocno trzymam kciuki, bo to może przyciągnąć tego Kowalskiego na giełdę. Każdy zna Play'a, można łatwo wytłumaczyć biznes, mogą wejść w IPO oczywiście. Arek się pyta, zastanawiam się nad akcjami Altusa i Vistuli. Co pan sądzi? Pozdrawiam. Nad Altusem bym się zastanawiał, ale to jest fundusz inwestycyjny, może być różnie w przypadku załamania koniunktury na giełdzie. Vistula też jestem sceptyczny, bo jednak drogi dolar, oni mają koszty i euro również w miarę drogie, także koszty są wynajmu, koszty importu z Azji dosyć wysokie. Ja bym kibicował oczywiście, ale z boku. Arek, dzień dobry, co pan myśli o wejściu w LiveChat? Spółka pokazała dobre wyniki finansowe, wypłaci dywidendę. Warto zainwestować większą gotówkę w akcje tej firmy? Ja uważam, że warto, że to jest dobra firma, taki pewniak. Jeden z pewniaków na GPW bardzo dynamicznie się rozwija, korzysta na drogim dolarze, eksporter, no wszystko, czego inwestor sobie może wymarzyć. I co ciekawe, pomimo tego mega rozwoju, wypłaca symboliczną, ale wypłaca dywidendę. Także chwała jej za to. Lubię tę spółkę, jeden z prymusów na GPW, nie? Przemek, witam, co pan sądzi o Syntosie? Czy trzymać długoterminowo? Ja uważam, że możesz trzymać. Syntos płaci dywidendę, natomiast ja jestem sceptyczny. Ja od pewnego czasu jestem sceptyczny. Kiedyś był to jeden z moich ulubieńców. Teraz kibicuję, obserwuję. Może tak. Marek się pyta, jakie zbliżające się IPO wydaje się najbardziej obiecujące? Marku, ja uważam, że będą udane te IPO, szczególnie GetBack, będzie udany Raiffeisen również, ale najbardziej chyba Play. Z racji tego, że to jest rozpoznawalna marka, chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce, prawda? Obok Orlenu, obok PKN, obok PKO BP, obok Lotosu, no to ciężko mi wymienić bardziej rozpoznawalną. Także Play. Play według mnie zdecydowanie najlepiej wypadnie. Stara kanapa się pyta. Witam, panie Albercie. Chciałbym zapytać o spółki, które mnie zainteresowały, mianowicie GTC oraz Windexus. Niestety spółki, którymi się nie interesuje, nie pomogę. Tak? Tutaj o ten Windexus to się ciągle powiela to pytanie. Być może wrócę do tematu w kolejnym odcinku. Oglądaj mnie, stara kanapa. Oglądaj mnie w przyszłym tygodniu. Przepraszam, po wakacjach, bo będzie przerwa. To chciałem powiedzieć. Po przerwie wakacyjnej przygotuję się, odrobię pracę domową i w Indexusa, czyli w sierpniu dopiero wracamy. Krzysztof się pyta, jak oceniasz Boryszew? Wyniki ma całkiem niezłe, od paru tygodni skupują własne akcje, a kurs się kisi, a nawet spada. A także proszę parę słów na temat Amica i Forte, które są już dość długo w trendzie bocznym. Pozdrawiam. No, jeżeli Boryszew skupuje akcje własne, no to jest logiczne. No to zarządowi nie opłaca się chwalić jakimiś super osiągnięciami. Generalnie nie jest na rękę, żeby kurs rósł w górę. Tam jest korekta. Były dosyć spore spadki, jakieś 10-15% korekty. Teraz wrócili mniej więcej w okolice szczytów historycznych. Dobra spółka, dużo zainwestowali w Niemczech, Francji, w Meksyku nawet fabryka jest, także eksporter, można powiedzieć, czerpie korzyści z zagranicy. Kibicuje mocno, bo to jest też dla mnie taka Polska w pigułce. Tam jest, to jest jeden z większych konglomeratów polskich, tam są tysiące pracowników, kilkanaście branż, kilkadziesiąt spółek w kilkunastu branżach. Także obserwuję zawsze Boryszew. Jak on idzie w górę, to jest dobrze w Polsce zazwyczaj i na polskiej giełdzie również. Jeżeli chodzi o Amica Forte, eksporterzy, flagowe okręty polskiej gospodarki, kibicuję, uważam je za jedne z lepszych akcji w skali GPW. Teraz słuchajcie, ogłoszenie. Mamy przerwę wakacyjną, cały lipiec pauzujemy, wracamy w sierpniu, a ja na koniec mam konkurs, ponieważ jestem autorem książki Long Term, jak inwestować na giełdzie, osiągnąć zysk, wydanej przez PWN. 16 czerwca była premiera, także świeżutka publikacja. Możecie wygrać taką książkę, trzy pierwsze osoby,
które zamieszczą albo na YouTubie, albo na Facebooku wszystkie akcje z mojego portfela dywidendowego, który jest publicznym portfelem na moim blogu longterm.pl. Wymieńcie wszystkie akcje, które aktualnie są w portfelu dywidendowym w ramach akcji Oszczędzaj na emeryturę. Także jest szansa dostać z dedykacją taką książkę. Ja się za pośrednictwem redakcji Inwestorzy TV do Was zgłoszę i będą podpisane książeczki dla Was. A teraz żegnam się, będzie przerwa wakacyjna, cały lipiec wypoczywamy, wracamy do pracy w sierpniu z inwestorskim pozdrowieniem, Albert Longterm Rokicki.